Cześć wszystkim! No, panie 7, zagrajmy w Prince of Persia, Piaski Czasu. Gra została oryginalnie wydana w 2003 roku, już prawie ma 10 lat. Miały być ostatnio jakieś przebłyski o remake'u, ale jakieś tam cyrki się z tym dzieją, więc raczej chyba nie zobaczymy nic takiego w najbliższym czasie. Więc cieszmy się tym, co mamy. Znaczy, że to, co mamy, to jest bardzo solidna, jedna z moich lubionych gier zręcznościowych 3D. Dobra, ten film sponsoruje PC Gaming Wiki. Znaczy, nie sponsoruje finansowo, sponsoruje technologicznie. Dzięki tej stronie mamy piękną rozdzielczość panoramiczną Full HD. A z tego gra by działała chyba tylko w 1700 rozdzielczości, coś takiego. Są pewne błędy przez to. Zwróćcie uwagę, na przykład ta scena na menu głównym po bokach zawiera rzeczy, które nie wyglądają najlepiej, dlatego, ponieważ nigdy nie mieliśmy ich widzieć. W grze jest dużo więcej ujęć kamery, które nie powinniśmy widzieć, które będą pokazywać jakieś ucięte obiekty, czegoś, czego nie ma. Ale myślę, że to jest coś, przez co warto przebrnąć, jeżeli chce się grać w Full HD, w rzeczywistości panoramicznej. Dobra, czyjmy nową grę. Gra jest po angielsku, ale na tyle ma prostą angielszczyznę i na tyle niedużo dialogów, że nie powinno to zbyt dużo problemów powodować. Dobra, jedziemy. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction, but I have seen the face of time. And I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. Know first that I am the son of Shahram, a mighty king of Persia. On our way to Azad with a small company of men, we passed through India, where the promise of honor and glory tempted my father into a grievous error. Now, my son! Your Majesty, I trust you will remember your promise. The Maharaja's treasure vaults lie within. Ha! See how he flies. Like a warrior's son. Dobra. A że krótkie wytłumaczenie dla tych, co nie za bardzo kumają angielski. Cała gra jest tak jakby opowieścią tego księcia. Tak, cała gra jest jakby opowieścią księcia. Komu on ją opowiada, jeszcze nie wiemy. Dowiemy się później. No i cóż, książę, jak sama nazwa wskazuje, jest synem perskiego króla, Szaramana, czy coś takiego, nie mam pojęcia. I w każdym razie postanowili najechać jakiś hinduski zamek. Wykorzystali złego wezyra, który zdradził swojego króla, wpuścił Persów do środka. No i teraz książę postanawia rabować. Co znajdzie. Dobra, tamtędy nie przejdziemy. Co tu dużo mówić? Kto nie zna księcia Persji? Książę jest akrobatą. Że to nie było najbardziej akrobatyczny skok, ale w końcu się uda. Cała gra jest zręcznościowa, więc będzie dużo skakania, chodzenia po platformach i tak dalej. Można by powiedzieć, że książę Persji był jakby protoplastu tego, co później zostało. Wow! Użyte.
Momencik, tak. Szybko. Co potem było Assassin's Creedem? A, wybaczcie. Jeżeli książę będzie niekontrolowany sposób chodził do tyłu, czasami przysparzał mnie o śmierć, to jest mój kontroler, który ma słabe gałki analogowe, które trochę pływają. Może spowodować to, czasami nam przyprawić nas o śmierć. Dobra. Dobra, to chyba jest taka pierwsza scena z czegoś, co nie powinniśmy widzieć. Dobra, mniejsza o to. Tak, gra działa po pewnych modyfikacjach w rozdzielczości panoramicznej, ale są pewne błędy, z którymi się natkniemy. Dobra, nasza pierwsza walka. Walka jest w miarę prosta w tej grze. Na razie możemy, dysponujemy dwoma przyciskami. Jeden ataku, jeden bloku. Przeciwnicy na początku są dosyć prości. Właściwie jedyne, co musimy robić, to naciskać atak i giną prędzej czy później. Dobra. Mamy też blok. Póki co blok jest nieśmiertelny. Mamy generalnie nieśmiertelność podczas bloku. Nie mamy póki co przeciwników, którzy są w stanie przebić nasz blok. Blok daje nam też opcję kontrataku. Jeżeli w momencie ataku naciśniemy atak mieczem, w odpowiednim momencie to wykonujemy kontratak. I zazwyczaj póki co to oznacza śmierć dla przeciwnika. Dobra. Many men that day sought to win honor and glory on the battlefield. But their king might say to them, as Khosrow said to Rustam, "You are the noblest of my warriors." From the moment my sword tasted blood, I knew this would not be my way. I would win my father's praise not by killing, but by being the first to find the Maharaja's treasure vault and the wonders within. Tak, książę tutaj mówi, że znajdzie chwałę, ale nie poprzez zabijanie, tylko przez to, że jako pierwszy wedrze się do skarbca Maharaji. Dobra, tutaj mamy pierwszą wodę w grze. Woda służy do leczenia. Szczęście nie odnieśliśmy żadnych ran, więc nie musimy się leczyć. Pasek zdrowia widzicie po lewej, u góry. I cóż, jeżeli spojrzycie na buty księcia, zauważycie, że są takie rozpikselowane. Jest jeden z błędów, który właśnie napotykamy grając na zwiększonej rozdzielczości. PC Gaming Wiki proponowało użycie pewnego programu do patchowania starych gier, które ponoć potrafi ten błąd naprawić, ale program ten usuwa efekt bloomu. Dosyć agresywny może w tej grze zauważycie, że wszystko jest takie lekko rozmarzane, takie jakby patrzeć coś pod światło. Nie chciałem tego usuwać. Dla mnie połowa tego, jak wygląda tej gry, to zasługa właśnie tego efektu bloom. Więc nie chciałem tego usuwać. Bardziej, że taki był oryginalny zamysł twórców, więc... Więc będziemy grać mniej więcej tak, jak gra powinna wyglądać. Bardziej, że ja nawet całkiem lubię ten efekt bloomu. Dobra. Czas walki możemy jeszcze wykonywać różne fikołki. Jeżeli robimy fikołek do tyłu, to książę robi takie fajne salto. No i co? Co jeszcze? Coś już wcześniej widzieliście. Możemy przeskakiwać tym przeciwnikami, ciąć ich w powietrzu. Póki co to jest śmiertelne dla wszystkich przeciwników, których spotkamy. Ale to jest dosyć nudny sposób przechodzenia walk. Więc będę starał się urozmaicać trochę. Dobra, co jeszcze mogę jeszcze wspomnieć? Spójrzcie na te tkaniny. Albo na spodnie księcia. W momencie, kiedy ta gra wyszła, fizyczne tkaniny nie były zbyt częstym widokiem. A te fizyczne gadki księcia też całkiem nieźle wyglądają. Ogólnie jak dla mnie gra graficznie dużo się nie zestarzała. Nadal całkiem spoko wygląda, może dzięki temu efektu bloom, który trochę rozmywa szczegóły. Sprawia, że trochę trudniej dostrzec jakieś słabe tekstury, czy inne niedoskonałości. Ale jak dla mnie gra
oryginalny po prostu design, grafiki były dosyć dobre. A właśnie, nie wspominając już o muzyce. Uwielbiam muzykę w tej grze. Są takie rockowe aranżacje orientalnych motywów. Dobra, mam jeszcze jeden cios, który w przyszłości nam się przyda. Taki atak od ściany. Tak. I generalnie to chyba tyle, jeżeli chodzi o walkę. Mamy ciosy, mamy blokowanie, mamy przeskakiwanie. W przyszłości dojdzie jeszcze jedna rzecz, ale to zobaczycie. I to generalnie wszystko. Walka w tej grze jest bardzo prosta, ale też super przyjemna. Jakby te wszystkie ani... Wow, wow. Nie to miałeś zrobić. Dobra, nie przyznałem się do tej śmierci. To wszystko przez to, że mój pad nacisnął do tyłu i ksiądz przez to skoczył. Ja naciskałem tylko przycisk skoku, więc on powinien po prostu wejść na górę. Ale ponieważ mój pad za mnie nacisnął w dół, to książę skoczył. Dobra, będziemy musieli szybko przejść jeszcze raz tą walkę. Postaram się coś z tym zrobić w przyszłości. Ale nie obiecuję. Książę Percy, muszę zawsze grać z pewnym handicapem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi. To nie jest pierwszy raz, kiedy nagrywam tą grę. To jest właściwie jedna również z pierwszych gier, którą nagrałem na moim kanale. Te oryginalne nagrania już zostały usunięte, ponieważ były dosyć słabej jakości. W momencie, kiedy ta gra wyszła, bodajże wymagała karty graficznej obsługującej DirectX 9. Głównie przez te efekty bloomu. I na przykład te... tkaniny i tak dalej. Dużo kart nie obsługiwało graficznych wtedy DirectX 9. To był duży problem, żeby uruchomić tą grę. Z pierwszy raz, kiedy nagrywałem tą grę, robiłem to właśnie na takim komputerze, który nie obsługiwał DirectX 9. I można było to obejść, korzystając z pewnego programu, który emulował software'owo DirectX 9. Ale to mocno wpływało na wydajność. I powodowało pewne bugi w grze. Głównie z fizyką. Związane z tym, na przykład, kiedy książę wykrywał krawędzie, kiedy chciał się za coś złapać, a kiedy nie. No i cóż, pierwszy raz, kiedy nagrywałem tą grę, to właśnie było na takiej zbugowanej wersji. Czasami książę po prostu nie łapał się rzeczy, których powinien się łapać. I to był taki mój pierwszy handicap z tej gry. Na razie handicapem będzie to, że gra czasami naciska na dół za mnie. Dobra. Save'owanie polega na... Są pewne punkty zapisu. I cóż, i na razie książę zapisał jakby za nas, ale w przyszłości będzie dużo bardziej fizyczne punkty zapisu, które zobaczycie. Dobra, nie tłumaczę za bardzo tutaj, co robimy. Chyba jakie ruchy księcia są, każdy widzi. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś grał w jakiekolwiek gry Ubisoftu od dłuższego czasu, to mniej więcej wie, o co chodzi. Pride is a trophy of our victory. If I could only get there. Dobra, książę się emocjonuje, jak bardzo chciałby zdobyć ten sztylet. Aż to jest ponoć najcenniejsza rzecz, która znajduje się w tym, jak to się mówi, skarbcu. Dobra, więc
Idziemy do tego sztyletu. To jest nasz cel. Droga raczej nie będzie trudna. Znaczy nie będzie skomplikowana. Gra jest super liniowa. Idziemy od pokoju do pokoju. Czasami niektóre pokoje, które napotykamy, będą miały jakieś zagadki, które będą zmuszały nas, żeby przejść pokój, powiedzmy, pobłądzić po nim w tą i z powrotem. Ale generalnie gra jest liniowa. Idziemy zawsze do przodu. Nigdy nie ma za bardzo jakichś dodatkowych ścieżek. Dobra. Już jesteśmy prawie na miejscu. Okej. Oznacza, że książę znowu może chcieć wykonać coś, czego nie chciałbym. Dobra. Do góry. Gra ma gzymsy spadające. Generalnie te gzymsy zazwyczaj jak spadają, to zazwyczaj spadają tuż po przejściu naszym, jeżeli nie są jakieś... Jeżeli są jakieś wymagane, to zazwyczaj po prostu spadają tuż po naszym przejściu, więc taki, powiedzmy, efekt stresujący, który jak wiesz o co chodzi, to nie za bardzo stresuje. I hops. To idziemy na górę. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? O tym, że to co wspomniałem, to był taki trochę pierwoplasta jakichś zręcznościówek parkurowych. Większość zręcznościówek wcześniej to było coś mniej więcej jak Rayman. Bardziej polegały na skokach w odpowiednim momencie na platformy. Dobra, mamy drugą rzecz. W sumie drugą nową odblokowaną mechanikę, mianowicie sztylet. Jeżeli nie zrozumieliście z tej kascenki, co się wydarzyło, sztylet pozwala nam cofać czas. Do tej pory, jeżeli coś schrzanią, mogę to cofnąć i odchrzanić. Mamy ograniczoną liczbę szans. Sztylet ma jakby takie ładunki. Jak nam się pokaże UI, to zobaczycie. Jak już jeden ładunek książę zużył w tamtej scenie. Jak będziemy ładować te ładunki, zobaczycie niedługo. I też jest ograniczony jakby zakres czasu, który możemy cofać, ale to mniejsza od... Dobra, tyle jeżeli chodzi o prolog. I have brought us honor and glory. Your Majesty, you promised me my choice of Maharaja's treasures. That dagger! Surely you won't deny the lad a souvenir of his first battle. No, z pewnością nie odmówisz młodemu księciu swojej pierwszej zdobyczy. Accept that hourglass. That will make a blind gift for the Sultan of Azad when we pass through his city. Dwie rzeczy, które interesowały złego wezyra, król mu odmówił. Możecie się domyślić, wezyr jest głównym złym charakterem w tej grze.
let it be known, King Saruman is merciful in victory. Tyle, jeżeli chodzi o Indię. Trust not a man who has betrayed his master, nor take him into your own service, lest he betray you too. I learned the truth of this, to my sorrow, the day that we arrived in Azad as the Sultan's honored guests. My friend, your visit brings joy and honor to my poor and humble dwelling. If only you'd given me time to prepare a proper welcome. The glories of Azad are famed throughout the world. And yet, the best is yet to come. I give you the Sands of Time. May the friendship between our kingdoms endure as long as time itself. The sand, why does it glow? I can tell you. Inside the hourglass is a marvel that no living man has seen. Alas, only the dagger can unlock the sands of time, and it belongs to a greater one than I. A young prince, dearer to his father than all the wealth of India. Perhaps he will oblige. No! To nie wyszło najlepiej. Czy warto było dla tej niezłej muzyki? Chyba było warto. Dobra. Wezyr podpuścił księcia, żeby książę uwolnił piaski czasu. Piaski czasu zabijają wszystkich. O. Z którymi się spotkają. Książę jest odporny, ponieważ ma sztylet i ta branka, jak to nazwać, jest odporna, ponieważ ona ma taki medalion, który niedługo zobaczymy. A wezyr jest odporny, ponieważ jest zły. Dobra. W każdym razie walka w tym momencie właśnie ewoluowała. Dostaliśmy nową rzecz, mianowicie sztylet. Żeby łączyć ataki mieczem i sztyletem. A po drugie... Przeciwników trzeba dobijać teraz sztyletem. Widzieliście wcześniej. Jeżeli tego nie zrobimy, to wstaną. Co rodzi pewien problem, ponieważ przeciwnicy nie będą patrzeć się, jak wciągamy kogoś sztyletem. Będą nas atakować. Trzeba uważać. Ale jest kilka ruchów, które nam to pomagają. Za chwilę zobaczymy. Na razie staram się ich nie używać, ponieważ trochę psują, powiedziałbym, walkę w tej grze. Dobra, to była pierwsza fala. Przeciwnicy w tej grze przychodzą falami. Zawsze się teleportują do nas, więc jak już zaczyna się walka, to nie ma żadnej opcji, jakby uciec. Po prostu przeciwnicy zawsze nas dogonią.
Więc walki nie są opcjonalne w tej grze. Dobra. A wykorzystać możemy również chwilę jakby... Przeciwnicy po wykonaniu ataku przez jakiś czas dają nam jakby chwilę. Jakby na dobicie innych przeciwników. Ale to są jeszcze inne techniki. Dobra. Nasz przeskok nad przeciwnikiem możemy jakby zrobić lepszą wersję, mianowicie zobaczcie. Ciach. Uderzyć raz mieczem, raz sztyletem, to od razu wciąga przeciwnika. I jest dużo szybsze niż niż takie wciąganie powalonego przeciwnika. Nie znaczy, że i takie przeciwnicy nie mogą nas wtedy zaatakować, ale mają na to dużo mniejszą szansę. Możemy też wykonać... Oj, nie tak? Kontry w tej grze są trochę trudne. Może być ciężkie pokazać. Możemy również wykonywać kontry z użyciem sztyletu, ale kontry w tej grze są trochę ryzykowne. Spróbuję to pokazać na nim. O! To również od razu zabija. Dobra. Idziemy dalej z fabułą. Mogę coś zrobić? Nie. Niestety gamepad nie działa. Nie działa w minusach. Ogólnie wsparcie tej gry dla gamepada jest trochę słabe. Kiedy zainstalujemy grę... I can see it by the look in your eyes. You think my story is impossible. Perhaps I am mad. Who would not be driven mad by horrors such as I have been? But I assure you, every word is true. Tak, wsparcie gry dla gamepadu jest dosyć słabe. Kiedy zainstalujemy grę, to domyślnie nie ma ona skonfigurowanego klawiszologii dla gamepada. Musimy to sami skonfigurować sobie. A cóż, a poza tym... Na razie ta panna jest jedyną osobą, która może nam wytłumaczyć, co się dzieje. Więc naszym pierwszym celem jest ją dogonić i zapytać, co się tu wydarzyło i jak to odkręcić. Oczywiście możemy powiedzieć, o, a czemu książę nie cofnął czasu, kiedy zauważył, że rzeczy źle się wydarzyły. Were there others like me, who yet clung to life, hiding in fear among the ruins? It did not seem so. Dobra, książę tutaj rozpacza, że to są pokoje gościnne, tutaj powinni przyjemnie spędzić noc, ale piaski czasu zmieniły bieg wydarzeń. Się zastanawia, czy ktoś jeszcze przeżył. Dobra. Tutaj są duchy piasków. Jest nasz jeden ze sposobów na odzyskiwanie piasków czasu. Jeden z nich to podczas walki, jak widzieliście. Zabijając przeciwników, odzyskujemy jakby ładunki. Zbieranie duchów czasu również będzie nam dawało dodatkowe jakby miejsca na piaski czasu. Jak widzicie, pod tymi czterema kółkami pojawił się takie piąty mały. Jak zbierzemy wystarczającą ilość duszków, to on się powiększy i będziemy mieli dodatkowy... jak to nazwać? Ładunek do dyspozycji. Dobra, o czym coś mówiłem? O wsparciu na gamepadzie? O wsparciu gamepada? O czymś jeszcze, ale już zapomniałem. Hop.
Dobra, jesteśmy z drugiej strony tej. Had I really seen her? Or had my senses given way under the burden of horrors too great to bear and conjured up a phantom? Either way, I could not rest until I had found her again. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Tak, właśnie. To, co się wydarzyło też po walce, to są nasz jakby system save pointów. W każdej walce pojawi się takie jakby tabun, czy nie wiem, jakby to nazwać. I to jest nasz save point. I wchodzenie do tych tabunów również pokazuje nam wizję, co się w najbliższym czasie będzie działo. Dosyć ciekawa mechanika gry. Dobra. Widzicie, jakby robi się też pewien taki półksiężyc, kiedy wciągamy przeciwników. Za chwilę go zobaczycie, płynie się w całości. Zapełnić. Dobra, zapełni się. To te półksiężyce to bojowe użycia, ładunki. Not for me, but for the enemy I struck. Dokładnie tak jak księże mówi. Sztylet ma oddzielne ładunki, powiedzmy, do cofania czasu, oddzielne ładunki bojowe. Na razie jedyne zastosowanie bojowe, które ma, to zatrzymanie przeciwników. Jaki przeciwnik przestaje robić jakiekolwiek zagrożenie, dodatkowo możemy go zabić dwoma czasami. The dagger of time. I began to realize why the vizier wanted it so badly. W przyszłości będą jeszcze inne ciekawe zastosowania, ale to w przyszłości. Dobra, jak my się tam mamy dostać? Tam. Dobra, tym już widzę. Tak, ale to taki... gra za bardzo nie ma struktury RPG. Tak jak w obecnych grach, jest kilka elementów takich odblokowujących się w trakcie gry poprzez znajdźki. Mianowicie jakby liczba naszych ładunków w czasu, będziemy też mieli znajdźki, które powiększają nam pulę życia. Ale poza tym w grze nie ma żadnych elementów RPG, więc wszystkie ciosy, jakie mamy obecne, będziemy mieli takie same do końca gry. Ewentualnie jeszcze z biegiem gry będą się odblokowały nowe moce sztyletu, jeżeli chodzi o walkę. Ale poza tym to tyle. Dobra, myślę, że to idealny moment na zrobienie przerwy. Mam nadzieję, że wam się podoba gra, że kogoś jeszcze mogę zainteresować tym tytułem, że ktoś jeszcze go nie widział. Mianowicie gra już ma 20 lat, dla mnie to trochę może być nieopisane, że ktoś nie zna tej gry, ale mogą być jakieś takie osoby. Mam nadzieję, że to będzie dla was ciekawa seria. Jak nie, to mam nadzieję, że wam się ogólnie spodoba to. Po prostu spojrzeć podobnie, przypomnieć sobie, jak wygląda ta gra. Ja z pewnością lubię zagrać od czasu do czasu, więc będę to robił na wizji dla was. Dobra, ale to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.